Siemanko. Teraz rzucamy film dla chłopaków od Trackera. Chłopaki stęsknieni czekają na następny odcinek, więc muszę coś wypuścić. Czyli budowa Trackera od podstaw, część druga. W ostatnim filmie żeśmy skończyli, omawiali ten słup. Jedyne zdjęcie, jakie miałem ze zbrojenia i chyba teraz jeszcze, teraz zaczniemy od tego zdjęcia, więc tak szybko przypomnę. Betonu tutaj weszło 4,5 metra sześciennego. Wymiary to jakieś 1,60 m na 1,60 m i wysokość chyba tam też chyba była 1,60 m plus tam trochę ziemi. Zaplanowałem, żeby było obsypane do samego słupa, żeby mogła rosnąć trawa. Wysokość słupa, ten szalunek kartonowy, który kupiłem, miał średnicę 40 cm, wybrałem i wysokość 4 metry. 4 metry było liczone od zalania tego betonu, czyli ten beton gdzieś tak 30 cm pod powierzchnią się skończył, to od stopy. Później jeszcze tam taką skrzyneczkę zbiłem za te 30 cm. Jeszcze dolałem i ten karton praktycznie te 4 metry to jest jakby od gruntu, od trawy 4 metry w górę. Zbrojenie to 12 wszędzie pręt żebrowany, kratownica 15x15. Prętów zbrojeniowych w słupie jest 24 sztuki i co drugi pręt sięga do połowy słupa. Tutaj nie widać na zdjęciu, gdzieś na samym czubku, tam gdzieś co drugi pręt jest do połowy słupa i co drugi jest aż do wieńca. Ramki to nie ramki, to raczej koła takie. Z szóstki drutu. I też żeśmy tak to zalili. To z gruszki, że zaliliśmy stopę, a górę żeśmy zalili z betoniarki. Tu góra to mało poszło tego betonu, bo to dwie albo trzy betoniarki 150, także niewiele. Przechodzimy dalej. Trzeba by tu zacząć. Zaczniemy od tego urządzenia. Cóż to takiego jest? To jest taki, to nazywa się wieniec obrotu. To w różnych maszynach, w koparkach, w jakichś tych żurawiach występuje. I kupiłem to na Allegro. Nie na Allegro, tylko na Olixie. To występuje pod nazwą wieniec obrotu. Może być też pierścień obrotu lub łożysko obrotu może być. I za ten pierścień dałem tysiaka. Jako używany, ale był tak w dobrym stanie, żadnych luzów. Tutaj, bo ten pierścień się nie rusza, a ten zębaty się obraca razem z całym trackerem. I tutaj siedzą takie kuleczki między nimi, tak jak łożysko jest zbudowane, tak samo, kulkowe. I tutaj nie ma ten, wieniec nie ma w ogóle luzów. W takim dobrej kondycji jest. Ja u siebie mam kopareczkę taką i właśnie tym, ta koparka się obraca na takim wieńcu, ale kurczę, nie pasuje. Bo bym sobie kupił drugi, wymienił, bo w koparce wyklepotane to jest i to. A nowy taki pierścień to kosztuje 8 tysięcy. A tutaj za tysiaka goś sprzedał. Także okazja była, także nie wiem, nawet nie sprawdzałem, czy jeszcze jest, także jakby ktoś chciał to klepać, OLX i szukać. Tak to tu wygląda. Następne zdjęcie. Tabelka tutaj na przekrój 100 na 100 i chyba ścianka na 4 mm. Długość nie powiem ile, bo nie pamiętam, ale cztery panele się mieszczą. Panel chyba szerokości miał 118, tak chyba. No zależy ile to tam, kto tam by chciał paneli położyć. No zdecydowałem się na ułożenie 8 paneli, bo stwierdziłem, że skoro to jest tracker i skoro na trackerze uzysk energii jest 40% więcej, czyli mam tam 4,5 kW plus 40%, no to tak już spoko było. Więc więcej nie wieszałem, a jeszcze nie byłem pewien, czy to wszystko wytrzyma, czy nie wytrzyma, bo konstrukcja jest
No, moim zdaniem jest mocno, bo już 2 lata stoi, to mogę powiedzieć, że nic tu nie pęka, nic się nie wygina, jest ok. Czyli tutaj taka beleczka długa, z tej samej beleczki uciąłem takie stopki i tutaj blachy to są 2x10 mm. Zamówiłem wycięcie na laserze. No, zobaczymy tutaj dalej. Tak, na laserze też zamówiłem tutaj te zawiasy. Wycięli. Tak to wygląda. Tutaj te elementy leżą. Te zawiasy potoczyłem takie tulejki, łożyska ślizgowe, fachowo by można powiedzieć, z poliamidu. Także taka tulejka to przy tych obrotach, co ten tracker robi, to starczy na całe życie tego trackera. Fi20 tutaj w środku jest, a z wierzchu nie pamiętam. Tam jakąś rurę dobrałem, 1,5-calową chyba. I tak, żeby do tej 1,5-calowej tak dotoczone, żeby można było wprasować. No tak to wygląda, ładnie, bardzo ładnie to wszystko wycięte. Kto tam by teraz piłował to flexem? W dzisiejszych czasach lasery są dostępne. Duże pieniądze nie chcą. Gdyby ktoś chciał zamówić gdzieś cięcie laserem, to dam kontakt, bo składałem zapytania chyba w 8 firmach. No to w tej firmie, co wycinałem, to pamiętam, najdrożej było 1200 te wszystkie elementy. Jedna firma się znalazła, wycięli mi 450 z materiałem. Normalnie śmiech na sali. Dobrze, jedziemy dalej. To mamy, to omówione. Tak to wygląda. Tu już zapodkładowane wszystko. Tu obok leży już szyny na kratownicę. No i tam też siedzą te główne szyny z uszami też. Uszy, które tutaj nachodziły, nachodzą na te z boku i bolcem przewrócone są. Zawiasa taka zrobiona. Tutaj mamy do napędu pianowego tego, elewację tą, to się nazywa, elewacja chyba się nazywa. I ten siłownik, kupić go, kupę kasy kosztuje, ponad 1000 metr długości ma tutaj ta rura. Postanowiłem, że zrobię ją, zamówiłem nierdzewkę, tutaj grubsza rura, tam trochę cięższa, 25 chyba, średnica, tam na końcu oczko takie. Wszystko teraz można kupić, tylko aby kasa mieć. W środku śruba, skok chyba 4 mm. Silniczek to chyba był, jeśli dobrze pamiętam, od Migomatu miałem. Ale można takie silniczki kupić. W Niemczech gość sprzedaje, także jakby ktoś chciał nawiar, to mogę dać 300 czy 350, coś takiego. Ośka 10 jest taki uniwersalny do wszystkiego, 24 V. Siłowniczek miałem jeszcze gdzieś zdjęcie, jak on tam był zbudowany, ale nie wiem, co się stało z tymi zdjęciami. Tutaj już jak składaliśmy, przykręcaliśmy panele, to we wszystkich miejscach, w którym panel miał styczność, na tych wszystkich metalowych, żeśmy naklejali właśnie taką taśmę dwustronną 3M i ona pełni taką dwie funkcje. Jedna funkcja to jest jedna i druga ważna. Jedna funkcja jest taka, że panel aluminiowy z ramą aluminiową, który nie może mieć styczności ze stalą, bo powstaje jakaś elektroliza i to zaczyna rdzewieć, takim się utlenia ten aluminium jakoś tam, nie wiem. Także tutaj żeśmy zapodkładowałem chyba 2 razy i jeszcze ze 2 razy pomalowałem taką silikatową farbą, żeby to jakoś izolację galwaniczną zrobić, i plus ta taśma
Także skutecznie oddzielono. Na razie przez 2 lata obserwuję, bo to elektroliza powstaje wtedy, jak woda jeszcze się dostanie między, to jakaś reakcja powstaje. Na razie nic się nie dzieje, jest ok. Także nie wiem, jeśli by ktoś budował, to musi być to koniecznie odizolowane. A druga funkcja to jest taka, że jak, bo to każdy panel leży na trzech takich spornikach, czyli w 6 miejscach ma taką taśmę, śruba, i zapobiega to temu, że ten panel się nie wysunie, bo on dociśnięty do takiej klejącej taśmy, miękkiej, się dobrze dopasowują, także musi być to dobrze zabezpieczone, bo to nie jest fotowoltaika na gruncie, w zasadzie jest, tylko że tutaj się rusza. Rano wstaje, wędruje cały dzień, składa się na noc i dzień w dzień przez 365 dni w roku, także musi to dobrze zrobione być. Poza tym wiatr buja tym, także to musi być starannie zrobione. Tu już byliśmy. Wszystkie tutaj kabelki takie, te oryginalne złączki MC4, czy jak one tam się nazywają, zapomniałem. Wszystkie oryginały poobcinałem, powyrzucałem. Z tego względu, że na prądzie zmiennym na kablach jest, przy prądzie zmiennym na kablach jest duże spadki napięć jest. Prąd zmienny można dalej przenosić, a ja mam ten tracker, stoi od budynku jakieś 30 metrów, plus jeszcze po słupie 5 metrów i jeszcze do panela tam po kilka metrów, w budynku kilka metrów i tam 40 metrów mam. Także starałem się, żeby przy panelach wszystkie kable poobcinałem i zrobiłem na krótko, na takie oczka. Zaprasowane wszystko praską hydrauliczną i takie specjalne osłony chcą kupić. Może zrobię oddzielny film, pokażę gdzie kupić. Dam znać i jak to zrobić. Bardzo fajne. Uszczelniacze silikonowe są, woda nie dojdzie. I tutaj jakoś, nie wiem, zabrakło mi tej połówki, czy nie było w komplecie jakoś. Nie pamiętam. I do dzisiaj te złącze tak wisi. Ale że wisi 4 metry nad ziemią, także nikt tego nie dotknie. Nic z tym się nie dzieje. Może kiedyś tam przy remoncie coś tam dołożę. Tu już cała konstrukcja jest. Do tej konstrukcji to coś napiszę więcej. Bo jedno zdjęcie tylko mam, także będę musiał postawić tam drobinę bliżej stacji, obstrykam wszystko, trochę filmów zrobię, zobaczyć jak to, pokazać jak to będzie chodzić, jak to chodzi wszystko, jak te przekładnie tam zrobiono, jak ten do elewacji sprzęt działa. Dobrze, co tu mamy dalej jeszcze, już tu byłem, tu już ostatnie zdjęcie. O, tu mogę nawet powiększyć coś. O. Tutaj mam taką linkę. Chyba nie jedną linkę mam. Tutaj druga linka. To ona służy do tego, jak jakiś remoncik, czy coś tam zmienia, odepnę te wszystkie napędy, to żeby mi to czasem się nie obróciło. I tymi linkami tutaj na słupie mam takie, nie widać tutaj, na dole samym mam takie zatopione uszy i te linkami tutaj przywiązuję do słupa awaryjnie, żeby się nie ruszyło w żadną inną stronę, ale to już może w następnym filmie coś powiem. Dobra, teraz tak, co tu jeszcze powiedzieć mam. Jakby ktoś się zdecydował robić talker, to coś tu muszę powiedzieć, bo tutaj troszeczkę taki błąd zrobiłem, ale wyszedł dopiero w praniu, na którym to zdjęcie pokazać. No o co chodzi, że ta szyna tutaj stoi centralnie na słupie. I teraz jak taka kratownica tutaj jest, jak chcę ją postawić do pionu, zimą zwłaszcza, bo to zimą dopiero wyczaiłem, że zimą najlepiej jak te panele stoją prawie że pionowo. I teraz jak ta kratownica się kładzie czy się podnosi do pionu, to ona mi tutaj
prawie dotyka. No dotyka do tego wieńca. Zaraz może jakieś inne zdjęcie. Nie ma tu w tą stronę, w tą. Tak. I tutaj, bo tu jest druga taka blacha. I na tej blasze jest w tą stronę wraca te kształtowniki. Przykręcony panel jest. Jak kładzie się panel na tą stronę, to tutaj mogę. W sumie już raz się wydarzyło tak, że poszło to daleko dalej i ten panel się uszkodził. Tam na poprzednim filmie widać takie uszkodzenie, gumowa taka się wycisnęła, szkoda tego panela, 550 zł poszło. Ale co dziwne, ten panel wciąż działa. Jestem normalnie zaskoczony, że tak wygnieciony jest, a wciąż działa. I jakby ktoś robił, to właśnie tą szynę trzeba przesunąć w tą stronę nad krawędź tego słupa. Wtedy ten panel, który tu będzie, można postawić prawie pionowo. Przydatne zimą, wtedy kiedy to słońce jest najniżej, bo w lato to tam praktycznie to słońce chodzi po suficie. To taka uwaga by była. Jeśli by ktoś się zdecydował robić, chętnie podpowiem, coś pokażę. Może jakiś link, coś tam tego, coś tam wiem. Pytać mnie tutaj, pisać w komentarzach. Może jeszcze jakieś inne pytania, co byście chcieli wiedzieć, które mi teraz do głowy nie przychodzą, bo tak z głowy wszystko gadam na szybkiego, na kolanie. Także chyba już wszystko na ten temat, nie wiem. Pytajcie, pytajcie, pytajcie. Kto pyta, ten nie błądzi. Także pozdrowienka i do następnego filmu. Czekam na komentarze. No i oczywiście wciskajcie odpowiednie przyciski.